Porównajmy ułamek 4 siódme z ułamkiem 5 siódmych. Chciałbym, żebyście teraz zatrzymali ten film i zastanowili się, który z tych dwóch ułamków reprezentuje większą liczbę. Ok, zakładam, że spróbowaliście. I pewnie rzuciło się Wam w oczy, że obydwa te ułamki mają na dole taką samą liczbę. Ta dolna liczba to mianownik. I w obu tych przypadkach mianownikiem jest 7. Możemy na to spojrzeć tak. To jest dosłownie 4 siódme, a to jest dosłownie 5 siódmych. Możemy 4 siódme zapisać jako 4 razy 1 siódma, a 5 siódmych możemy zapisać jako 5 razy 1 siódma. 4 siódme części i 5 siódmych części. Teraz zastanówmy się, jeżeli mam czegoś 4 i mam czegoś 5, to która z tych ilości będzie większa? To jasne, że 5 siódmych części to będzie więcej niż 4 takich samych siódmych części. Czyli 4 siódme to mniejsza wartość, 5 siódmych to większa wartość. W związku z tym możemy tu postawić znak mniejszości. Nie wiem, czy Wam się czasami mylą znaki mniejszy i większy. Ja je zapamiętuję tak, że punkt, czyli ta mniejsza część znaku, zawsze znajduje się po tej samej stronie, po której. Znajduje się mniejsza z tych dwóch liczb. Czyli taki zapis przeczytamy jako 4 siódme jest mniejsze niż 5 siódmych. Albo w zapisie takim jak tutaj, 4 razy 1 siódma jest mniejsze niż 5 razy 1 siódma. Teraz zróbmy coś bardzo podobnego, ale ułamki, które będziemy porównywać, niech mają takie same liczniki. Powiedzmy, że chcemy porównać 3 czwarte i 3 dziewiąte. Który z tych dwóch ułamków jest większą liczbą? Jeszcze raz zatrzymajcie film i spróbujcie przemyśleć to sami. No dobra, tym razem nie mamy takiego samego mianownika w obydwu ułamkach. Tym razem ta liczba u góry jest w obydwu ułamkach taka sama. Tu mieliśmy ten sam mianownik, tę liczbę na dole, teraz mamy ten sam licznik. Ta liczba u góry to licznik. Tu trójka i tu trójka. I znowu możemy zapisać dosłownie 3 czwarte jako 3 razy 1 czwarta. 3 czwarte części. A 3 dziewiąte jako 3 razy 1 dziewiąta. 3 dziewiąte części. Czyli mamy do porównania między sobą 3 czwarte części i 3 dziewiąte części. Czyli w sumie musimy się zastanowić, co jest większe: czwarta część jakiejś całości czy dziewiąta część tej samej całości. Pomyślmy sobie tak. Jeżeli zaczniemy od niepodzielonej jeszcze całości, niech to będzie nasza całość, i tutaj też, żebyśmy mogli niezależnie każdą z nich dzielić na czwarte i na dziewiąte części, te dwie całości są identyczne. Czwarta część to kawałek, który otrzymamy po podzieleniu tej całości na cztery równe części, a dziewiąta część tutaj to kawałek tej całości, który otrzymamy po podzieleniu jej na dziewięć równych części. No to dzielimy tę całość na cztery równe części. Najpierw na dwie równe, jeszcze każdą z nich na kolejne dwie, i mamy podzieloną całość na cztery równe części. Ten pojedynczy kawałek to jedna czwarta. Teraz podzielimy tę całość na dziewięć równych części. Najpierw na trzy, to byłyby trzecie części całości, i każdą z nich jeszcze podzielimy na trzy, i mamy dziewięć równych części. Taki pojedynczy kawałek to 1 9. Jak się już pewnie zorientowaliście, jeżeli podzielimy coś na 4 równe części, to każda z tych 4 części, każda 1 czwarta będzie większa niż gdybyśmy podzielili całość na 9 równych części. 1 9 jest mniejsza niż 1 czwarta. Jeżeli 1 9 jest mniejsza niż 1 czwarta, to 3 1 9 są mniejsze niż 3 1 4. I jeszcze raz, rozprawmy się ze znakiem mniejszości lub większości, zależy z której strony na niego spojrzeć. Mniejsza część znaku, czyli punkt, musi znajdować się po tej samej stronie, co mniejsza z tych dwóch liczb. Czyli będzie tak, co oznacza większe niż. Po lewej stronie jest większa liczba i czytamy od lewej: 3 czwarte jest większe niż 3 dziewiąte. Jeżeli chcielibyście przedstawić na tych rysunkach, nie 1 czwartą i 1 dziewiątą, tylko całe te ułamki, które porównujemy. To żeby było to widoczne, możemy sobie je pokolorować. 1, 2, 3, 3/4 i 3 razy 1/9, czyli 3/9, 1, 2, 3. I jeżeli teraz spojrzymy na ten rysunek, to jest zupełnie jasne, że 3/4 jest większe niż 3/9. Ważną rzeczą do zapamiętania jest to, że jeżeli mianownik jest większy, czyli kiedy dzielimy całość na więcej części, to każda z tych części będzie mniejsza, czyli zwiększenie mianownika powoduje zmniejszenie całego ułamka, a zwiększenie licznika zwiększa cały ułamek.